Dzień dobry, nazywam się Magdalena Butkiewicz i znajduję się na Międzynarodowych Mistrzostwach Krakowa, których uczestnikiem jest pan arcymistrz Oleg Romaniszyn. Witam pana bardzo serdecznie. Dziękuję. Witam również wszystkich. Jest pan tutaj zawodnikiem i bardzo się cieszę, że mogę ten wywiad poprowadzić z panem po polsku. Skąd pan tak dobrze umie mówić po polsku? Pochodzę z Lwowa. Jestem starej generacji, to znaczy, że wtedy moja generacja to prawie wszyscy jakoś tam mówili po polsku, kto lepiej, kto gorzej. No ale ja jeszcze dlatego, ja bardzo dużo, jakby to powiedzieć, bardzo dużo czytam, oglądam telewizję, często gram w Polsce, mam wiele nawyków, także to. Kiedy byłem po raz pierwszy w Polsce, to było w 80 roku. W Polenicy Zdroju, a przedtem to byłem już w Ameryce, w południowej, w północnej Europie, wszędzie. To znaczy nie tak jak nasi ludzie wszyscy zaczynali od polskiej, a ja zacząłem od tamtej strony, przyjechałem do Polski, przedtem przeczytałem parę książek i właściwie miałem jakieś może kłopoty ze 3 dni, a potem już zacząłem mówić. Bo znałem dużo słów, znałem dużo tych zwrotów różnych. No a teraz to co robię teraz? Pomimo wszystko, ja zawsze jak jadę na turniej gdzieś, to mam zawsze parę książek ze sobą, takie kryminały czytam. W pociągu, w samolocie, na lotnisku, na dworcu. W hotelu to raczej już nie, bo nie ma czasu. Jak jestem w domu, to nie czytam prawie niczego, bo to nie ma czasu na to. Ale w czasie podróży to tak. Ale kryminały, bo to jest łatwiej, to jest szybko się czyta, nie ma problemów. To. Wszyscy wiemy, że tak jak pan wspomniał, granie profesjonalnie w szachy wiąże się z mnóstwem wyjazdów i graniem w zagranicznych turniejach, ale też właśnie w przeróżnych zakątkach świata. Jako że jest pan takim zawodnikiem, który tak właśnie grywa po całym globie, ile krajów pan już odwiedził? Myślę, że może być to spora liczba. Nigdy nie liczyłem ilu krajów, ponieważ jest to tak, że właściwie w jednym kraju gra się czasem ze 20, 30, 50 nawet razy, a w innych krajach to może byłem tylko jeden raz. A w których pan był właśnie najczęściej? Najczęściej to może, no tak, Polska, potem we Włoszech, potem może w Hiszpanii, w Niemczech. No to w Niderlandach to może najczęściej w tych krajach najwięcej. No może we Włoszech może 40 razy. No nie wiem, nie liczyłem po prostu, to jest za dużo tego. Tak, to na pewno robi wrażenie, ale też właśnie grając na tych zagranicznych turniejach osiągał pan ogromne sukcesy. Który z tych sukcesów jest dla pana najważniejszy, który też kosztował pana najwięcej pracy? Właściwie najwięcej pracy kosztuje turniej, w którym gra się źle. To jest tak. Bo jak gra się dobrze, to idzie łatwiej, tak. No, może wymieniłbym turniej w Leningradzie w 1977 roku. Byłem pierwszy, drugi stalem przed trzeci był Smysłow, a Karpow mistrz świata był tylko czwarty, piąty. To był turniej 18 arcymistrzów. A drugi taki może być turniej, ale w tym turnieju byłem tylko drugi, no to znaczy tylko, bo to było 12 arcymistrzów i byłem drugi po Karpowie. Karpow wygrał turniej, ja byłem drugi, to był Tilburg w Niderlandach w 1979 roku. No i chyba jeszcze może to, że zakwalifikowałem się do kandydatów na mistrza świata w tych wersji PCA była taka w 1993 roku. To graliśmy w Niderlandach, w Groningenie, to tam rozdzieliłem trzecie, siódme, zakwalifikowałem się do ósemki. Graliśmy w Nowym Jorku, właśnie graliśmy w Trump Tower. To ciekawe jest i Trump był nawet na otwarciu tego turnieju, tych meczów to graliśmy. No ale przegrałem pierwszy mecz
od razu z Anandem. No, no ale także było jeszcze dużo tych turniejów, to trudno wymienić wszystkie. Tak, ale zdobywając tak wysokie miejsca, musiał się pan mierzyć właśnie z najlepszymi ówczesnymi szachistami. Z którym z nich ma pan najlepszy bilans? Czy też najlepiej się panu grało, albo jest pana ulubionym szachistą? No, powiedzmy tak, że ja mam taki bilans pozytywny z mistrzami świata, to właśnie z Petrosianem mam. Trzy wygrałem, dwie przegrałem i kilka remisów było tam. Potem ze Smysłowem, ze Spaskim, także z Kasparowem, tylko że on nie był jeszcze wtedy mistrzem świata. I z Talem. Z Talem to chyba graliśmy z jakieś 23 partii, wydaje mi się. I ja wygrałem 7 chyba, a 4 przegrałem. Bo to jest, przysłał mi kiedyś taki jest znany trener i mistrz międzynarodowy Tibor Karoli. Kiedyś on mi przysłał takie, bo nigdy się tego wszystkiego sam nie podejmowałem tych obliczeń, a on mi to przysłał. To znaczy z tymi mistrzami świata, z którymi, które wygrali mistrzostwo świata w meczach. Tylko z Kramnikiem grałem jedną partię, przegrałem. No, a najgorzej oczywiście z Karpową. A powiem dlaczego. To znaczy z Karpową jest tak, 7 przegrałem i 7 remisów. Żadnej nie wygrałem. I, no i powiem dlaczego. Jak grałem ze Spaskiem, ze Smysłowem, z Petrosianem, z Talem, to oni już byli, jakby to powiedzieć, po swoim szczycie. Tak, w drodze trochę na dół już. A to znaczy, że to była moja przewaga, bo ja byłem młody, a oni już... No jeszcze młodzi, ale już nie tak jak wcześniej. Tak. A z Karpowem to właściwie jesteśmy tej samej generacji. On jest to rok starszy ode mnie tylko. To właśnie, że byłem jego najlepsze lata i były to równocześnie były moje najlepsze lata. No i z nim to przegrałem. 7-7, to znaczy 7 przegrałem, 7 remisów, żadnej nie wygrałem. Ale właśnie wspomniał pan tutaj o mistrzach świata, a też wiem, że trenował pan z Michałem Talem. Jak może pan opisać ósmego mistrza świata? Jak pan wie z Wikipedii, to nie jest prawda. To znaczy, że raczej było inaczej. To Tal mnie zaprosił na jego treningi, na jego przygotowanie do turnieju międzystrofowego. To znaczy, że nie on mnie trenował, a ja mu pomagał. To znaczy, że ja nie trenowałem go oczywiście, ale pomagałem mu w jego przygotowaniach, w analizach. A było tak do tego doszło, że bardzo spodobała mu się nasza partia, którą graliśmy w 1975 roku w pierwszej rundzie od razu mistrzów Związku Radzieckiego w Erewaniu. A propos, to był mój najlepszy turniej, najlepsze mistrzostwa w związku. Rozdzieliłem wtedy, podzieliłem drugi piąty Stalem z Waganianem i Gulką. Wygrał mistrzostwa Petrosian, który przegrał tylko jedną partię, taką znaną partię ze mną, z gońcem D3. To znaczy, takie było tam. No i po tym turnieju on mnie zaprosił na te treningi do Jurmaly. Byłem tam z nim, graliśmy tam jeden mecz nawet treningowy taki, a potem jeszcze w tym samym roku on mnie zaprosił do Rygi przed mistrzostwami Związku Radzieckiego zagrać jeszcze jeden mecz. To znaczy, że grałem jeszcze dwa mecze treningowe z nim. Pomimo tych 23 partii, które graliśmy w turniejach, to grałem z nim jeszcze, 23, jeszcze dwa mecze. Te mecze są opisane w artykule w tym w New In Chess. To było chyba rok temu mniej więcej, w styczniu 2021 roku. No powiem, że z każdym z tych wielkich szachistów
z którym miałem możliwość rozmawiać, dużo analizować partii i tak dalej, to właściwie było coś zawsze, to była taka akademia dla mnie, powiem szczerze, bo każdy z nich coś mi powiedział ciekawego, co potem mogłem jeszcze, no, jeszcze sam to, jakby to powiedzieć, skorzystać z tego. Byłem jeszcze, trenowałem razem trochę z Korcznojem. To było w 76 roku, to w lutym, to w lipcu on został na Zachodzie, a w lutym on był we Lwowie i wtedy trenował ze mną i z Bielawskim, i z Adrianem Michalczyszynem, tak, razem. Także ciekawe, a z nim mam także okropny rachunek, jedno tylko przegrałem, jedno wygrałem i dużo przegrałem. A czy właśnie taka styczność z tymi wybitnymi szachistami też właśnie inspirowała pana do dalszej pracy nad szachami i motywowała? A raczej już nie inspirowała, a tylko była to taka, jakby to powiedzieć, lekcja dla mnie. To już inspirowała, już nie, bo ja już byłem arcymistrzem wtedy. No prawie arcymistrzem jeszcze. Także już inspiracji to już nie, ale dużo było tego tam ciekawych rzeczy. Wspominał też właśnie pan o trenowaniu, a trening jest bardzo ważnym elementem dla szachistów. Czy myśli pan, że w przeciągu ostatnich lat sposób trenowania się nieco zmienił, czy dalej stosując te metody, co kiedyś, dalej można osiągać sukcesy? Powiem szczerze, że chodzi nie tylko o to, jak trenować, tylko że chodzi o to najpierw, że czy człowiek jest w stanie w ogóle dalej trenować. To jest ważne. Wie panie, że nie mam już tyle motywacji. To jest ważne. Jak byłem młody, to miałem dużo motywacji. Teraz już nie mam. I powiedzmy, wcześniej, no to po partii jeszcze miałem dużo, jakby to powiedzieć, sił na jakieś analizy. A teraz jestem zmęczony po każdej partii, właściwie zmęczony i nie chce mi się. To jest różnica między młodym a starszym, powiedzmy, że młody przychodzi po rundzie do pokoju, włącza swój komputer i ma jeszcze tam zdolność jeszcze parę godzin coś tam oglądać w komputerze. A mi się nie chce już, po prostu nie chce się. A czy pan teraz też tak często jak inni, może troszkę młodsi szachiści, korzysta z komputera, czy pan raczej preferuje jednak książki i przeglądanie klasyki? Nie, komputerem, korzystam z komputera, to znaczy, że tylko jako z bazy danych, ale nie analizy. Analizy nie, to jest dla mnie za coś zbyt trudnego, ja powiem pani. Jest różnica, że oni urodzili się już z komputerem. A ja to przecież kiedy zacząłem? Jak miałem już po 40 tylko zacząłem. No dobrze, ja powiem szczerze, że wielu ludzi w moim wieku to nawet nie znają, jak włączyć ten komputer. Dużo jest ludzi takich. Ja to muszę coś wiedzieć, minimalnie przynajmniej muszę z tego korzystać. Tak samo jak z tym smartfonem, powiedzmy, no, jak moja córka to robi, to wszyscy tak szybko. Dla mnie to jest trudne, to jest małe, to trzeba tam gdzieś nacisnąć. A jeden arcymistrz rosyjski kiedyś mi powiedział, że on codziennie ogląda na smartfonie prawie wszystkie ważne partie. Nawet w czasie turnieju, jak gra. No, ale dlatego trzeba być młodym. A myśli pan, że właśnie te komputery podwyższyły poziom szachów, czy może zmniejszyły, czy w ogóle nie wpłynęły? Trudno powiedzieć. Oni właściwie nie to, żeby podnieśli, nie to, żeby... Ale oni właściwie zlikwidowali te szachy, które były wcześniej. Oto, choć co mi się nie podoba, ale to zawsze tak mówią starsi ludzie, że im nie podoba się wszystko, co jest nowego, tak, ale no tak jest, że teraz analiza czasem niepotrzebna, ale czasem dochodzi do tego, że
Nie, dużo szachistów jest, że oni korzystają z komputera wszyscy, dużo, a są takie rzeczy, których po prostu nie wiedzą. To znaczy jakieś tam nie tylko końcówki. I czasem jest tak, wydaje mi się przynajmniej, że młodzi szachisty są słabsi w taktyce. Dlatego, że jak oni ćwiczą z komputerem, to nie potrzebują kalkulować sami warianty. Wszystko jest już, komputer robi. A my musieliśmy to robić wszystko sami. I dlatego mamy chyba lepsze zdolności do taktyki, jak młodzi szachiści. To jedna rzecz. I drugą, co powiedziałbym, no oczywiście, że dużo dało nam kiedyś te partie odłożone, analiza partii odłożonych, czego teraz nie ma. To była straszna, to była akademia właściwie, jak się analizowało te odłożone pozycje. To jest bzdurą, że tam każdy z szachista radziecki miał tam dużo tych sekundantów, które mu analizowali. To tylko miał może mistrz świata, no i koniec na tym. A myśmy musieliśmy to samo sami robić. No czasem jak był jakiś turniej, ale raczej to mógł być turniej w Związku Radzieckim, to miało się jednego sekundanta. Jak był turniej gdzieś w innym kraju, no to nikt by nie wysyłał nikogo. Jeździliśmy sami. A no tam mieliśmy na jakichś turniejach jednego sekundanta, z którym analizowało się partię. Powiedzmy w jednym turnieju strefowym, to miałem w ogóle takie pecha, że miałem, to znaczy był dzień specjalny dla dogrywek. I w jednym momencie miałem 5 odłożonych partii. Na jutro mam analizować wszystkie. No i co robić? Ja analizuję ze swoim sekundantem, to był Arshak Petrosyan, który jest teraz teściem tego Leko, tak? Arshak mieszka na Węgrzech. No i gdzieś tam do 5, do 6 nad ranem. Potem ja idę spać, on miał analizować. O ile on analizował, tego nie wiem, bo to trudno jest sprawdzić. Potem ja staję ponownie, analizujemy. Potem idę grać i mam dogrywać wszystkie po kolei. No, jedno dograłem, drugą tam gram i widzę, że już na trzecią nie mam sił grać. A jest tak, że następne zaczynało się, żeby zaczynało, musiało być jeszcze przynajmniej 2 godziny do końca, żeby nie była potem przerwana ponownie w jakimś niedoczasie. No i ja widzę, że już grałem z Dolmatową, widzę, że już sił nie mam dalej grać. Ale co mogę, mam taka symboliczna taka przewaga, to znaczy, że trochę, ja mam 2 gońców, on ma tam gońca i skoczka, no i tak może mam trochę więcej przestrzeni, ale wygrać nie mogę. To ja patrzę na zegar, kiedy widzę, że już 2 godziny, a tam jeszcze mam przerwę jakieś 15-20 minut, no to wtedy proponuję remis i dalej już nie gram. Mam ponownie 3 odłożone. Następna była taka seria z 3 rund. Jeszcze ponownie 2 odłożyłem jeszcze. Ponownie mam 5. I to samo. A potem to już musiałem grać, no bo jedna partia z Turmakowem. A zaczęło się od czego? Zaczęło się od tego, że w którymś dniu, kiedy miałem grać z Turmakowem, on zachorował. I graliśmy z nim, bo wtedy to wolno było tak zrobić. Graliśmy z nim w dniu, kiedy graliśmy partie odłożone. I ona była także odłożona. I od tego zaczęło się, że ja miałem tak dużo tych partii. Najlepsze dla mnie takie rozwiązanie było w tej sytuacji, to znaczy tak było. Jak jest przegrana, to poddać się. Jak jest remis, to zgodzić się na remis. I próbować i grać, gdzie jest lepsza lub wygrana. Ale tak liczyłem, że brakuje mi, a to był turniej strefowy, że brakuje mi gdzieś na końcu pół punkta.
żeby się zakwalifikować. I dlatego muszę gdzieś te punkty znaleźć. Dlatego muszę grać wszystkie partie do końca. I przegrane, i remisowe, wszystko. No a potem to już po prostu grałem i dzień wolny, i rano już, bo już nie było więcej dni, a przed ostatnią rundą musieli być wszystkie partie skończone. To musiałem grać jeszcze 2 godziny przed południem i codziennie do ostatniej rundy grałem przez cały dzień. No i na końcu wyszło tak, jak i było. W tych pozycjach niczego nie zyskałem i na końcu zabrakło mi 0,5 punktu. Także to jest. Czy mimo tego wróciłby pan do tego systemu z odkładaniem partii, czy ten system, który mamy teraz z inkrementem jest jednak lepszy? Nie, no po prostu teraz jest niemożliwy z boku komputerów. Gdyby można było zamknąć wszystkich gdzieś bez komputerów, bez internetu, no to byłoby może dobrze, ale to jest niemożliwe, to nierealne już. Jak są komputery, to już nie ma, internet to już nie ma sensu wszystko. Powiedz, nawet zobacz, niech pani zobaczy, jak to jest w tych meczach o Mistrzostwa Świata. Gra Carlsen, on tam jest gdzieś na tym meczu, on ma tam 2-3 sekundantów, a jeszcze gdzieś 10 jest gdzieś tam w innych krajach i przez internet mu pomagają także. To teraz to już niemożliwe. Dziękuję panu bardzo, że dziękuję. Podzielił się pan z nami swoimi doświadczeniami. To był naprawdę zaszczyt i przyjemność rozmawiać z panem. Chcę tylko jeszcze życzyć panu wszystkiego dobrego do końca tego turnieju i powodzenia w kolejnych rundach. Dobrze, dziękuję bardzo. A następnym turnieju, który będzie w Warszawie. Tak jest. Życzę dziękuję powodzenia. Dziękuję bardzo.